pomnik przyrody, dom przybułkowy. To jest drugi co do szerokości obwodu pnia tutaj na Podkarpaciu, a jeden z większych w Polsce. I on ma, datuje się go na 640 lat, że ma tutaj, jest w stanie troszkę takim zamierającym, ale jest wielki. Jest wielki w porównaniu do człowieka. Jest duży, duży jest. Krzyż, dom. Dom znajduje się przy cerkwi, tu dawniej cerkiew była grekokatolicka. W tej chwili jest, nazywa się poganin, nie wiem czy przez to, że jest przy cerkwi. Dlatego poganin. Zamieszańcy, to cerkiew zamieszańców. I miejscowość Węglówka, nie wiem czy mówiłem. Konkurs, uwaga, źle powiedziane, zagadka, znacie tę dziewczynę, powiem tyle, że włada wodą i mech, oczywiście lubimy mech. I mech, i pójdziemy tam, jeszcze widzę grób, więc w sumie będę się oddalał od dębu i właśnie mówiłem o cerkwi, nie, że Węglówce, że dąb jest poganin przy cerkwi. I tu już mamy cerkiew. Hop. Z 1898 roku jest dość okazała. Powiedziałem bardzo, troszkę obdarte. Okna, witraż z drugiej strony, kopuła. Kopuły nie widzimy, no bo jesteśmy pod kościołem. Pod cerkwią, kościołem, synagogą. Wiemy o co chodzi. Ogrodzone elegancko, troszkę ogrodzenie też już tu podupada, no ale nie da się wszystkiego, żeby to było wszystko nowe. Kiedyś musi być stare, żeby było znowu nowe. Krzyż, mogiła, obok cerkwi, wejście do zachrystii, krużganki, pewnie zachrystia. Tu to faktycznie jednak troszeczkę jest do odremontowania, coś widocznie tu nadcieg jakiś był, coś to powolutku się zapada. No ale cerkiewka, bardzo śliczny krzyż. Krzyż, nie umiem tego rozpoznać, czy krzyż w poziomie to jest łączący ekumeniczny, a użyję takiego ładnego słowa. No to idźmy, tu jest grób. Cóż to po rosyjsku, tak? O, lieg, nie. Minskin, tak? Czy to jest M? No rozszyfrujemy to jakoś. O, na wideo lepiej widać. Uleg z Minskin. Nie wiem kto to jest. No to oczywiście tradycyjnie już spróbujemy odszukać cechy kamieniarskiej, bo uczymy się dalej. Jeszcze nie spotkaliśmy u siebie na terenie swoim, przynajmniej ja nie spotkałem. Cechy kamieniarskiej, dokształciłem się, już wiem jak wygląda. Powiem wam, że naprawdę trudno ją będzie przeoczyć w ten sposób. To nie były te malutkie szczególiki, co ja tam ślipiałem. I krzyż tu już widzicie, przy drodze krzyżowej, czy ewentualnie jakiś krzyż wotywny. Cerkiew, no jest po prostu biała i jest prześliczna, naprawdę jest przepiękna. I oczywiście coś, co nas najbardziej interesuje, jako że naftowy potok i jedziemy w dół. Pokłady skał, nie będziemy zgadywać, pewnie piaskowiec. Tu pewnie te utlenki żelaza wytlenione, że tak powiem, w jakimś tam procesie ładnie nazwanym od jakiegoś fajnego pewnie naukowca, który to jakoś fajnie opracował. Na L, wiem, że na L, dobra, nie będę zgadywał. Choć może w piaskowcu się takie coś nie tworzy, tylko w łupkach, no ale pewnie jak ktoś wie, to mnie poprawi, mam nadzieję.
I kamieni, widzicie? O, słuchajcie, jakie kamienie. Spróbuję przybliżyć. Hop, oho. Kamienie przy tych rozjaśnimy, bo może nie widać. Mimo wszystko. Kopułki dalej nie widzimy już. Kawałeczek kopułki jest. No. Jak mówię, to piaskowiec. Współczesna skrzynia, kanalizacji. Tu niżej nie widać. Dzwonnica. Też w stylu cerkiewnym. Tak można nazwać, że dzwonnice, podejrzewam, że też mogły być w stylu cerkiewnym i różnych innych w tej obrządkach, w których stosowano sygnał, taki jak dzwon. Nie wiem, jak to jest u Żydów. U muzułmanów wiem, że drą się przez te rano, nawołują na modlitwy rano przez te swoje mazarety, czy minarety, czy mizarety, dobra. Poprawcie, będziemy na pewno się dowiemy. Minarety, mizarety. No, takie wieże. Jak ktoś grał w Asasyna, to tam z takich wież się skakało do siana. I krzyż misyjny, podejrzewam. Tak, Jezu, ufam Tobie. Tu piękna po prawej mozaika z kamieni, też ułożona. Widziałem już takiego jednego artysty z Niżnej Łąki. Takie podobne mozaiki śliczne. Wkleję Wam kilka przykładów. Kolegi Kamila, tata Kamila takie rzeczy piękne robi. Akurat jest okazja, to zaprezentujemy. Idziemy tutaj, oczywiście msze święte się odbywają w obrządku katolickim. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Węglówce. Także zapraszamy na msze święte, dwie w niedzielę. Zaraz się oddalimy, pójdziemy tam za nami, oczywiście są jeszcze inne ciekawe rzeczy, także zostańcie z nami. Co tylko Wam przybliżę, tam widzicie drewniany pomnik. Drewniana rzeźba Ignacego Łukasiewicza, co też bardzo nas cieszy. Artysta chyba czeski albo słowacki, bo nazwisko takie bardziej południowe. No i grób admirała Nelsona, tutaj geologa, który też był tu poszukiwaczem, czy tam wydobywcą, poszukiwaczem ropy. I jego chyba córki. W każdym razie obelisk, pewnie co i tam chyba, nie wiem, pewnie grób. I aha, plecak, no. I idziemy do plecaka. Także jak... I też piękne mozaiki. Krzyż, już pewnie bardziej współczesny, już po 47 roku, choć nie jestem pewien, w którym roku tutaj przejęła parafia. Ten kościół po wysiedleniach, jak już wspominałem, mieszkali tutaj zamieszańcy, więc tu kilka wiosek w okolicy, około 10. Jak ktoś interesuje, są badania na ten temat teraz tutaj na Podkarpaciu. Gdzieś tam w opisie dostaniecie link. Jakieś będzie słuchowisko. Zresztą równie dobrze polecam też karpackie. No właśnie. Karpackie jakiś też portal, gdzie będą słuchowiska o Łemkach, którzy też tutaj byli tą jedną z mniejszości, która mieszkała na terenach tutaj Beskidu Niskiego, nie tylko, ale też i w Bieszczadach, nie? Jak Łemkowie, Bojkowie i właśnie zamieszańcy. I od strony tam bliżej Brzozowa pewnie jeszcze coś by się znalazło. I jak wiecie, dziewczyna rzuca wodą. Zagadka, co to jest? Tutaj mamy zburzone ogrodzenie, tutaj przy cerkwi. Ja podejrzewam, że tutaj jest złamany konar.
Może on taki dość powiem wam, że on to wygląda groźnie. I możliwe, że ten konar właśnie tutaj spadł. To dość ciekawy dom z takimi bocznymi zdobieniami, jak kolejowe, i piękne widoki. Dom też kaganek, śliczny lądówka. Tutaj też przepiękny dom. I tak ja tu zrobiłem wtedy, pamiętacie, tą bubrkę i ten płotek, i powiem wam, że tutaj tych płotków jest zdecydowanie więcej, więc do płotków wrócimy. One są w tym samym stylu, jeden tam się wyróżnia, ale on chyba jest bardziej współczesny. Także jeszcze remiza OSP i do tych płotków wrócimy. Tu wam pokażę najwyżej tamte. One są podobne do tych bubrce, ale też są dłuższe też i w sumie nawet powiedziałbym, że lepiej zachowane. O, i cerkiew jeszcze tutaj z tej perspektywy. I grób admirała Nelsona Keitha. I to jakieś bezimienne obeliski, taki, który mi najbardziej się podoba, mniej więcej jakiś strzelisty, mój faworyt. Tutaj jakby ułożone trzy. I przepiękna rzeźba Ignacego Łukasiewicza. Jak widać, Łukasiewicz również czuwa tutaj.